są puste w środku od połowy. Musisz to mieć. Leżałem wądą do głowy, a nie do tysku. Spali na to, dzisiaj sandacze na to. Ale ja mówię, że to ty jesteś znany internet. Jestem, pogoda średnia. Wczoraj w ogóle mieli słabo w piątek, bo mieli też wędkowania różne i wiecie, i te kajaki były. No i trochę padało, nie? Natomiast dzisiaj jest ogólnie spoko. Ty jeszcze rośniesz? Tak właśnie się pytam, zyskuje ciekawa różnica, nie? Ja cię kręcę, no ty, dobrze, że ty mnie podeptałeś. Zarąbiście, słuchajcie, te gumy chodzą na rzece. Na kręgnie pstrąga i lipienia dokładnie, w Wejherowie, słuchaj. Naprawdę robi to robotę. Macie jakieś specjalne gumy do tego tworzenia, że one są takie miękkie? Znaczy tak, jeżeli chodzi o tą gumę, to oczywiście mieszanką jest plastizol o bardzo dużej miękkości, ale dodatkowo tu może pokażę, bo jedna jest przecięta. One są puste w środku od połowy. Ja pierdolę. Czyli mają taki tunel, no, dzięki czemu zupełnie inną mają wyporność, inaczej się zachowują w wodzie. Jeżeli łowicie na przykład okonie i taką przynętą sobie szuracie po dnie, to podana na czemurażce zawsze stanie ogonem do góry, bo tu dostaje się powietrze. Tak. Przez to ta przynęta zawsze będzie elegancko nam stawała ogonkiem do góry. Nie będzie leżeć tak jak standardowa guma zostawiona na dnie, tylko będzie kusić nawet w zasadzie bez ruchu, bo każdy najmniejszy ruch wody powoduje, że ten ogonek się uaktywnia i zaczyna kusić. One się jakoś specjalnie nazywają, te puste w środku u was? Flying wormy, latająca dżownica. Aha, dobra, no to już wiecie co kupować. Proszę bardzo, tak jest. I proszę. Słuchajcie, ja mam najlepiej na pod słońcem, nie? Słuchaj, jak rozmawiam z ludźmi, którzy tutaj są wszędzie dookoła, to wszyscy chwalą, mówią, że nas odwiedzających nie ma tyle, co na takich typowych targach. Jasne. I mamy możliwość pogadania z wszystkimi. Kim chcesz, to gadasz. Tak. To jest widać na tym filmie, który teraz oglądacie. Trzy słowa o tej imprezie, no bo skąd pomysł? No, pomysł generalnie już się ostatnimi latami trochę klarował. Myśleliśmy o imprezie, która będzie na pewno bogatsza w wydarzenia, w atrakcje i całą tą otoczkę takiej tradycyjnej imprezy wędkarskiej, gdzie będzie można właśnie po pierwsze pogadać, spotkać się z twórcami, po drugie doświadczyć pewnych dodatkowych rzeczy, technik rzutowych, wędkarstwa muchowego, wiązania much, tworzenia przynęt, zobaczyć na żywo, wszystkich posłuchać naszych prelegentów, którzy mówią o blankach, o wyprawach, o rękodziele. Mamy gości z zagranicy. Dorzuciliśmy do tego fajne tematy, takie około wędkarskie, które mi jakby zawsze w życiu towarzyszyły, czyli muzyka. Mamy fajną kapelę bluesową, chcielibyśmy ten temat rozwijać na kolejnych imprezach. Mamy piwo, ale postawiliśmy na piwo też fajne, kraftowe, czyli też rękodzieło. Postawiliśmy na dodatkową atrakcję, na tą interakcję, czyli mamy imprezę, mamy pokaz mody, mamy możliwość pośmiać się trochę, pointegrować się, spotkać się ze sobą, więc ma to być impreza, która będzie taka mocno społeczna, czyli będzie pozwalała się integrować, poznawać z twórcami, pozwoli producentom na pokazanie tego na trochę innym poziomie, takim mniej handlowym, trochę bardziej towarzyskim. No i stąd ten pomysł w końcu się udało do tej realizacji dojść. Markowi piwo w Morskim Husie należy jak tu buda, także Marek, dla ciebie piwko nasze. Seria Morskie Porty nie odbyłaby się bez tego człowieka. Przynęty na ostatnich zawodach portowych, będzie z tego film dosyć duży. Zawodnicy mieli okazję, losowali najpierw, ile mogą przynęt wybrać, a potem wybierali sobie te przynęty i powiem szczerze, większość wybierała glizdy na port. Według, no właśnie, ty się nie dziwisz. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ nigdy chyba jednak przynęty tego typu, bardzo smukłe, małe, z taką elastyczną pracą są najlepsze w tej porze roku. Bo próbowaliśmy też trochę grubszych przynęt, nie były tak skuteczne jak właśnie te drobne. Stąd też skuteczność tych małych, kiełżyki na przykład, które zawsze chodziły pięknie, tak? A z kolei garnę na 500 metrów już nożne, tak? Ryby były może bardzo selektywne, troszkę większe, ale trzeba obaję wypracować i dłużej na nie czekać. Dlatego wszystkie cieniutkie, malutkie, to jest chyba rozwiązanie. Są nawet czeburaszne, czy grubszocie z troszkiem, każde zbrojenie przychodzi. Musisz to mieć. O,
patrzcie, patrzcie, jakie małe, małe glizdy i w nowych kolorkach. Rewelacja. Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Do Tomka Siłakiewicza się dopchać nie da. Można mu najwyżej pomachać. O, i tyle. I tyle żeśmy go widzieli. Ej, zobaczcie, mamy Monikę, która była wczoraj na zawodach i nawet zrobiła konia na tej motłabie. Słuchaj. Wymiarowego białego. Wymiarowego. 30 centymetrów, jak go trochę rozciągnęłam. Słuchaj, Monika, powiedz nam tak na szybko, bo się zalogowałaś na tej aplikacji. Ogólnie, co o tym sądzisz? Bardzo fajna sprawa. Aha. Właśnie przed chwilą wspominaliśmy aferę w PZW Elbląg, jak były robione zawody i ryby były zabijane. Tak. Wystarczyło ściągnąć zwiadkę i można było zrobić wszystko legalnie. Aha. Ile ryb padło? Nie wiem, że miał tylko jednego konia. Ty, a całość? Wszyscy? Wygrał gościu, który miał chyba 12 okoni. Okoniami wygrał. Okoniami. No, bo chyba tylko konie były wczoraj, nie? Bolenia nie było. Bolenia. Tak, był jeden boleń. Ale to był boleń chyba po terminie już. Czy nie? Czy on był klasyfikowany? Klasyfikowany. No. No. Zobacz. Babce można sprawdzić. Tak jest. Babce można sprawdzić wyniki. Łącznie z rybami. Ile to zrobił? Tak jest. Ze zdjęciami. Rewelacja. Ze zdjęciami. No i tak to powinno wyglądać. Tak, pokażemy. Tak. Nie, już tak. Już, no. Za późno. Za późno, żeby odstawić ten kieliszek, nie? Cześć Marku. Cześć, witam. Kupę lat i jak ostatnio żeśmy się widzieli, no to jeszcze były te gazety wszystkie. To już wtedy było czuć, że to się kończy? Jakiś etap? To czymś było tak gdzieś od 2015 roku, no. 2015 roku. To wynikało, wiesz, z tego, że ten rynek reklamowy, który był ważnym źródłem dochodów w gazetach, zaczął się rozmydlać, prawda? On przychodził do internetu właśnie, to jest wszystko przychodziło na social media, no. A z kolei dostępność do darmowej informacji sprawiła, że ludzie już nie chcieli płacić za informację. Tak, tak. Skoro mogli ją dostać za darmo. Nie ma niczego za darmo. Tak jest, nie ma nic za darmo. Sprzedajecie swoje dane. I teraz wszyscy myślą, co? Jakie dane, nie? Jakie dane? Ja tylko YouTube'a oglądam, nie? No. No, że coś można mieć po kliknięciu przycisku w telefonie, prawda? To ludzie z tego korzystali, korzystają. Dobra, ale ty masz ogromne doświadczenie. Powiedz, jaki będzie kolejny etap? Myślałeś o tym? Bo teraz mamy te Facebooki wszystkie, YouTube, nie? Ten przepis informacji. Mamy też jakieś aplikacje, nawet tutaj na Walte Fight jest aplikacja. Jakiś kolejny etap myślisz, że będzie? Czy wiesz, powiem ci szczerze, ja specjalnie o tym nie myślę. Przestało mnie to specjalnie interesować. Myślę o swoim kolejnym etapie. Moim kolejnym etapie będzie zamieszkanie na Wiśle, na starej aplice starej Wiślanej Łodzi. Od maja do października zamierzam po prostu nie ruszać się z Wisły. I będziesz łowić sumy cały czas? Będę łowił, aczkolwiek no, dla mnie zawsze najważniejsze było bycie na rzece. Ostatnie słowo, bo jako wędkarz muszę się spytać, ponieważ mamy taki niski stan Wisły, nie? Jeżeli Wisła ma taki niski stan, czyli mamy ją malutką, to łatwiej jest tam złowić tą rybę czy ciężej. No bo teoretycznie, jak mamy duży akwen, to szukamy tej ryby. Ale teraz on jest klub wąski. To znaczy zdecydowanie łatwiej jest oczywiście rybę zlokalizować na małej wodzie, a kiedyś... Co na bierze właśnie, to jest... Ja kiedyś czekałem na nizówkę jeszcze w drodze Spodniobutach Publicznie. Natomiast powiem tak, wydaje mi się, że w tej chwili niestety te niskie stany wody nie sprzyjają łowieniu ryb. Ja przynajmniej wiążę z ilością syku, która w tej wodzie jest. Po prostu stężenie tej całej chemii, czy z rolnictwa, czy z gospodarstw domowych, bo teraz trzeba mieć inny szampon do głowy, a inny do cycków, prawda? Sprawia, że stężenie tego całego świństwa przy małej wodzie jest takie, że te ryby zamykają pyski, po prostu nie biorą, są nieaktywne, walczą o przetrwanie. Bla, tak jest. W końcu się do Tomek, do ciebie dopchałem na ostatnim takim swoim live'iku, bo my mamy debatę, nie? Ty masz takie live'iki. Byłem, no ja przyszedłem, muszę powiedzieć, nie? Zawsze pozdrowienia z Morskiej TV lecą.
mówiłeś o tym, że te filmy twoje są już tak wylizane, że to już zaczyna... To nie jest tak na początku, nie? I teraz, no wy tego nie widzicie, ale ja nagrywam malutką kamerką, latam tutaj wszędzie i to wszystko właśnie robimy to takim mega spontanie. Coś takiego robisz na początku, nie? Zadałeś do kamerki, oglądałem swoje filmy, jak ci się kamerka przewróciła do wody, nie? To było coś, nie? Byłeś tu sam, nie? Gadałeś do kamery sam, robiłeś to, co ja robię cały czas. No teraz masz już operatora, są drony. Już nie ma. Wracasz do korzeni? No i dobrze, i o to właśnie mi chodziło. Słuchaj, powiedz trzy słowa. Bo poleciałeś pewnym takim coś, co ja też chciałem robić, bo też mam drona, nie? I robiłem te filmy właśnie takie wylizane, ale potem wróciłem też do tych korzeni, bo stwierdziłem, że za dużo mi pochłania ta technikalia, a nie skupiałem się właśnie na tych rybach, nie? Trzy słowa na ten temat dla ludzi, którzy patrzą na innych, sugerują się, o, oni mają lepszy sprzęt i brną ten sprzęt, a nie skupiają się na tym przekazie. Ja to przeszłem, ty to przeszłeś. Trzy słowa od ciebie. Tak, to znaczy wiesz, mnie zawsze ciągnęło po prostu do jakby fajniejszej jakości i lubię to i tak na dobrą sprawę wycofałem się z tego tylko i wyłącznie przez widzów, no bo no. Był odbiór, że jednak oni chcą właśnie te proste rzeczy samodzielnie na łódce, to jest najfajniejsze, brak koguta to jest najważniejsze, bo inaczej zasięgi ucina YouTube. A to był twój operator? Nie, w życiu, ja nie znam człowieka. Także no, lubię robić fajne rzeczy, ładne rzeczy, jakby mnie to kręci, ale rzeczywiście to bardzo przeszkadza w łowieniu. Ja zabieram mnóstwo czasu. A teraz mówię, i z racji widzów, i z racji właśnie tego, żeby na tych rybach się skupić, to wracam bardzo, bardzo. Do korzeni. Tak jest. Czyli rozumiem, że już będzie brak scenariusza. To znaczy, scenariusza nigdy nie było jako takiego. Był pomysł po prostu na pewne rzeczy. Zresztą już pomysły na jakiś odcinek, że dzisiaj szczupaki na to, dzisiaj sandacze na to. I jakby dalej z planem będę ruszał nad wodę, ale na pewno dużo bardziej skomplikuję. Nie będę zabierał 6 kamer. Dobra, ale dron na będzie. Dron za naszym. Muszę się nauczyć, bo nie latałem jeszcze. Latał tylko operator. Także na pewno będzie odcinek. Na pewno będzie odcinek, jak ląduje dronem. Pewnie w wodzie. Planujesz jeszcze jakieś wypady na kajaku typowo i filmy? Tak, jeżeli znajdę taką wodę, gdzie się da, jak najbardziej. Ja po prostu trochę pływałem na kajaku w momencie, kiedy miałem łódkę na jednym jeziorze na stałe. A teraz od jakiegoś czasu muszę ją wozić za każdym razem. A jak muszę wozić, no to wolę łódkę wozić niż kajak. Bo jednak fajnie to jest łowienie. Natomiast no, mam mnóstwo ograniczeń, szczególnie kiedy mówi się o nagrywaniu gdzieś tam z tego kajaka niebezpiecznie i ograniczeń trochę jest. Także mam go na pewno jeszcze kiedyś wróci, no ale jednak skupia się. No dobra, widziałeś ten zarąbisty kajak, który tam mają? Ja. Takiego nie masz. Ja też nie mam. Co, idzie, weźmiemy im go, nie? Bo oni mają chyba nawet przyczepkę. To jest chyba w konkursie wygramy. Aha, wygramy. To na spółkę. Będzie na Oliczkę do kupienia. Cześć. No i mamy naszego DJ-a, najlepszy DJ pod słońcem. Cześć. Czy ty się naprawdę spodziewasz, że Unia Europejska zakaże nam ołowiu w wędkarstwie? Tak. Będzie zakaz. Już jest zakaz w myślistwie. Już nie można ze śrutu strzelać praktycznie. Są alternatywy. A w Holandii na przykład już nie można używać ciężarków powyżej 30 gramów ołowianych. Także to są już pierwsze kroczki, więc pewnie ta waga będzie szła w dół, nie? Myślę, że tak do 5 gram może pozwolą, a co będzie wyższe, no to już będą szukać alternatywy, nie? No Niemcy, Holendrzy już wprowadzają ciężarki albo z tego, z bizmutu, tak jak my mamy, albo też Wolfram, jeszcze cyna. Aha. I również stali nierdzewnej. Ale to kabaretowo jest duże. No właśnie. Ale jak mówią na jakimś renie, czy innej takiej bardziej rzece, która jest dosyć mętna, no to temu sandaczowi czy okoniowi nie przeszkadza troszkę większa kubka, nie? Każdy, kto próbował kupić czeburaszkę wolframową, strzelam, 10-gramową, to wie, ile to kosztuje. No właśnie. Co, właśnie jaką mamy alternatywę, jeżeli chodzi o Wolfram? Alternatywa jest taka, że cenowo to jest tak między ołowiem a wolframem. Czyli tak strzeluje się pomiędzy. Dodatkowo... A to mówisz o tym bizmucie, tak? Tak, mówię o tym bizmucie. Nie? Także akurat to co my mamy tutaj. Nie? Także to jest tak można cenowo, można powiedzieć, jednym połączone. Nie? A wielkość? Wielkość, jeśli chodzi o ołów do bizmutu, to
gabarytowo powiedzmy 8 gram ołowiu, główka, waży 6 gram bizmutu. Aha, dobra. Czyli wielkościowo są takie same, ale waga jest te 20% różnicy. Nie? Dobra, a bo ja się nigdy nie zastanawiałem, jak to właśnie mamy wolfram, a ołów to jest ta sama wielkość? Gabarytowo? Nie. Jeśli wolfram jest ciężarowo jak złoto, czyli powiedzmy 1 gram wolframu wielkościowo jest na przykład wielkości 2 gram ołowiu. Aż tyle? W niektórych przypadkach aż tyle, w zależności czy wolfram jest 99,9%, tak. czy na przykład 96 czy 97% wolframu, nie? A reszta to złoto mieszka, nie? No właśnie, bo faktycznie jak mamy te bakie, takie małe główki wolframowe, no to one są naprawdę takie pypkie, że ja cię kręcę, nie? Widzisz, o, zobacz sobie tutaj, to jest pół grama, nie? Aha, no tego wcale nie widać, ludzie kochani, pół grama. Dobra, no i tutaj zachodzi też takie pytanie, kolory w naszym wędkarstwie. Tam przed chwilą byliśmy w BKK-u, oni mają te kotwice takie, wiesz, różne kolorowe już, nie? Już się odchodzi od tego, że mamy kotwicę, która jest ewentualnie czarna, albo nie wiem, aluminium, nie? Taki kolor, oni mają już inne te kolory. Jest, wchodzi czerwień, taka kwista żywa, no i jakieś tam żółte odcienie. I też... No tak, ale oni też mówią, że to ma bardzo duży wpływ na branie, że częściej właśnie ryba atakuje nam samą kotwicę, już nie tyle przynętę. Celownik, działa jako celownik, nie? Że tak jak przynęty są, że robi się celownik na przykład na główkę, celownik na ogon, w zależności też co łowimy. Sandacz woli na główkę, a szczupak woli na ogon mieć dodatkowy bodziec taki, nie? Więc no oni starają się dodatkowy marker taki dać, żeby zachęcić się. I to się sprawdza. No dobra, ale ten twój... Jedni dają traktor na przykład, nie dają kotwicę, nie dają co innego, nie? Każdy próbuje jakoś dodatkowo tą rybę zwabić, nie? Ale twój zielony kolor, ten, który pokazał nam przed chwilą, no to taki bardzo naturalny, bym powiedział. To wręcz jakby ta nasza przynęta była w jakimś glonie zawinięta. Co to ma imitować? A to różnie. Tu na przykład są różne stworki wodne, które mają na przykład inne główki. Jedne są bardziej takie zgniło-zielone, inne są jaśniejsze, więc dodamy to jakąś, nie wiem, tantkę, czy jakiegoś kiełżyka, czy jakieś inne, to dodatkowo mamy, wiadomo, widzi przynajmniej, gdzie jest ta główka, tak? To mówisz bardziej o rybach spokojnego żeru, nie? O takich... Tak. Bardziej no. Ryby spokojnego żeru, typu płoć bardzo lubi taką zieleń, krasnopiórki, leszcze, także... No. I z tym człowiekiem umówimy się, słuchajcie, na taki bardziej street fishing, będzie z tego też film, gdzie nas nauczy, jak prowadzić przynętę przy mega ultralajcie właśnie na te ryby spokojnego żeru. Trójmiasto, jakieś miejsce, gdzie ta ryba właśnie jest, gdzie można było zrealizować taki materiał? Polecam zbiorniki retencyjne. Aha. Także jest kilkanaście czy kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, więc tam się trafi płoteczka, jakieś leszczy, jakieś krąpik, także... I tam z brzegu bez problemu damy radę? Tak. Ten to jest wszędzie, nie? Cześć Kuba, jak? Ale ciebie, Michał, jest coraz mniej. Tak, mnie jest coraz mniej, dzięki Julowi. Pozdrawiamy tutaj Jula. Julo, gdziekolwiek jesteś, słuchasz nas? Podoba się tutaj? Tak, bardzo. Fajnie klimatycznie. No. Okolica petarda. Miejscowa jest super, nie? Można byłoby to porównać do takich targów? Czy, no właśnie, gdzie jest różnica, powiedz? Jeszcze chyba targi, jeszcze to duże słowo. No, jest tak na razie klimatycznie. No. Klimatycznie, tak rodzinnie, nie? Tak. Jest na pewno, na targach jest to, że możesz wpaść na stoisko na chwilę, ale nie pogadasz. Tu jest więcej czasu na te pogadanki, tak jak właśnie z kimś znanym, że tak mówię, tak? No. Ale stoisko by się przydało więcej, wiadomo, dla klienta więcej by się przydało, ale to może nie byłoby właśnie tego klimatu, że idziesz i sobie możesz pogadać, tak? Też tam na przykład do esikacji, do typu odryw i jest ten czas na pogadanie, na właśnie na taką ewencję, na takich rozmów. Dlatego mam nadzieję, że te targi się przejmą. Jest blisko nas. Jest blisko nas, to jest na pewno dobre. I myślę, że te targi są zarąbistą sprawą dla ludzi, którzy próbują samodzielnie tworzyć dźwięki, nie? Bo jest ten czas, że porozmawiacie z tymi twórcami. Dokładnie, no jest właśnie więcej tego czasu. To jest ten plus, nie? Bo tak jak jesteś na agbomanie, to podejdziesz, to za chwilę jest 20
nie? Na to no. Kolejnych. A tutaj jest właśnie tak, że masz ten kontakt face to face i możliwość pogadania dłuższą, niż tylko przy piątku za widzenie. Dlatego pytanie. No właśnie, bo na Rybomanie i nas jest więcej, a i ta kolejka taka, ludzi, która kupuje cały czas. I to... stoisz i napierają już ludzie na scenie. No, nie pogadasz. A tutaj jest to tak, tak. Nawet ci wystawcy chodzą między innymi stoiskami, więc nikt nie jest przypięty tak sztywno do swojego stoiska, więc ten kontakt jest o wiele lepszy tutaj. Tego nie ma na takich targach właśnie jak Rybomania, czy warszawskie targi. Dlatego to jest na mega plus, nie? Że jest więcej tego kontaktu. Jesteśmy na stoisku BKK. Kamil Kolumnie. Siemano. Ponoć znany z internetu mówisz, tak? Ale ja mówię, że to ty jesteś znany internetu. Z internetu jestem znany, dobra. Słuchajcie, na te paki łowimy balony. Mamy o tym film, że one są lżejsze od tych standardowych haków i dzięki temu nasza blacha lepiej działa. Opowiedz nam o hakach dedykowanych na słone wody, bo jednak zasolenie naszego Bałtyku jest niewielkie, ale jak my chcemy ten hak, który naprawdę jest porządny, no eksploatować dwa sezony na przykład, go ostrzyć, to czy mamy jakieś możliwości z BKK? Wiesz co, na pewno fajną opcją jest Fangs, jeżeli chodzi o tą kotwicę. Nie wiem, czy w ogóle miałeś okazję i przyjemność zbroić. Takich używam, te wam wcześniej polecałem, no parę sezonów już je używamy cały czas i one się sprawdzają i one nie rdzewieją aż tak mocno. I czemu? No bo cała konstrukcja, cała konstrukcja jest tak oparta, żeby po prostu nawet i na słonej wodzie sobie z tym radziła, nie niszczyła się, nie tępiła i przede wszystkim nie rdzewiała. Wiadomo, po czasie, w zależności od tego też, jak się dba o te swoje przynęty. Niestety, jak często jest tak, że zamykamy pudła, mimo tego, co tam się działo, bo to wszystko zardzewieje. No to nie ma siły, nie? Tak. Ale jak dbasz, tak masz, jest takie powiedzenie i trochę tak tutaj działa, ale to jest ta kotwica, która najwięcej wam wytrzyma właśnie na takiej wodzie, jaka jest u nas w Bałtyku. Dobra, i to wiadomo, że jak my zaczniemy ją ostrzyć, to tam w miejscu, gdzie my to ostrzymy, tam zdzieramy te wszystkie ich powłoki i tam na pewno będzie rdzewieć. Nowością od jakiegoś czasu są kotwice powlekane i teraz my uważamy to, że to jakiś jest element wabiący, a jakieś inne przeznaczenie? Zdecydowanie wabiący. Chodzi to głównie o to, żeby to ryba widziała i traktowała to jako urozmaicenie po prostu. Element przynęty, dokładnie tak. Często my, ja też zauważyłem u siebie, szczególnie przy tym kolorze Juvio, że nawet jak mamy bardzo dużą przynętę i łowię stricte szczupaki, nastawiam się na typowo duże ryby, atakują mi okonie i w ogóle nie są zainteresowane kumą, która ma tam 20, 18, 21 cm, ale siedzą za na przykład jeden grocik pomarańczowej kotwicy. Chodzi dokładnie o to, żeby wabiła po prostu rybę, jest to dodatkowym wabikiem. Są w dwóch kolorach, jest UVO i UVC, jako tam taka, nazwijmy to już nowość, chociaż już trochę na rynku jest. Te dwa kolory można sobie dopasować jako kontrast, dopasować ogólnie do przynęty. Naprawdę fajnie się to sprawdza, szczególnie dla drapieżniki szczupak, standard i właśnie. Okej, zobaczcie, standardowa procedura, deal stulecia, to tak co jest. Morski full. Zobaczcie kotwiczki, które użyjemy w przyszłym sezonie na wylony. To jest deal, bardzo dobry deal. Będę miał okazję spróbować. Co będzie zmienione w przyszłym roku? Bo pewnie, bo to jest pierwsza edycja, więc takie pierwsze koty zapłoty, nie? Już wiadomo, co może można polepszyć. Masz już takie przemyślenia? Jest to tak, no bo tutaj na bieżąco działamy, gasimy jakieś pożary. Na pewno więcej ludzi jest potrzebne do tego typu przedsięwzięcia. Ja sobie na początku to wyobrażałem, że to jest moje, ja to robię. Wszystkich witam, wszystkich gości, natomiast jakby ilość tematów, która się pojawia, od windy towarowej, przez podjazdy, przez parkowanie. Jest tego tak dużo, że ja w tej chwili, mimo że bym chciałbym skupić się na przykład na prowadzeniu mediów społecznościowych i dzieleniu się z wami tym, co się dzieje
czyli tą atmosferą, nie mam wizji na to czasu, tak? Trzeba zarządzać sceną, trzeba zarządzać gośćmi w tej chwili. Wczoraj to była walka ze stoiskami, z dowozem i tak dalej. Robimy to i myślę, że się udało, ale można zrobić to lepiej, szybciej, wydajniej. Wtedy mi to pozwoli skupić się na gościach, na odwiedzających wszystkich, na mediach, na relacjach i tak dalej. To na pewno trzeba poprawić, ale nieskromnie powiem, że uważam, że sobie poradziliśmy z tą ilością ludzi i jest naprawdę okej. Okay. I mamy Pawła, zobaczcie, on cały czas rośnie. Tak, 197 cm bez kapelusza. Tak powinienem z nim rozmawiać, nie? Dobra, a dzisiaj pogadamy o meczu, bo mamy też Adama. No, było grubo, ty grałeś. Tak, ja byłem wybrany na bramkę, w sumie sam się skusiłem. No, ale gruby na bramkę, nie za bardzo. Nie, wysoki głową dosięgałem prawie poprzeczki, więc nie, ale tak naprawdę kiedyś coś tam broniłem. Zgłosiłem się na bramkę, chłopaki się zgodzili i myślę, że pyknęłem piekło. Było naprawdę kupa emocji przede wszystkim. Pograliśmy do dziś. Wczoraj był mecz, dzisiaj boli wszystko, śmiało z tydzień czasu będzie tutaj. Adam się tutaj podśmiechuje, bo tam jakieś okienko było, mów o okienku. A siedzieliśmy przy barku, oglądaliśmy sobie spokojnie meczyk. No, do Pawła machałem piwkę bezalkoholowy. No i daj, szukał klamki, zobaczmy. Wiadomo, niby bramkarz nie biega, tak? Nie. To po boisku, ale pić się chciało. No. Adam pił piwkę. Stomok. Adaś mówi, dawaj piwko, szykłodkołowy bez alkoholu, nie? Tak. Ale kończąc temat piwka, nie przyniósł oczywiście, nie? Nie, no gdzie? Sam wypił dwa, ale mi nie przyniósł. Tak. Nie? Ogólnie emocje na boisku, mega pozytywna, mega pozytywna impreza, mega pozytywny event. A to co, pierwszy raz takie coś, że jeszcze był mecz, nie? Jasne, że tak. I myślę, że to powinno być taką częścią integracji wspólnej, tak? Aha. Zgłaszamy mecz i tak dalej, każdy kto chce, ten gra, mimo że graliśmy po sześciu, tak naprawdę, to zrobiliśmy sobie po trzy ekipy, w każdym teamie i każdy chwilę pograł, no i ja miałem tą okazję i przyjemność grać całe 60 minut, grać, bronić, ale naprawdę było mega, każdy myślę, że zadowolony i wspomnienia zostaje, tak? Na dowód tego, że on nic podczas tego meczu nie pił, to teraz nadrabia. No nie, tylko jednego. Woda i lód, nie? To jest. Tu mamy ranking zawodów. Dobra, czyli można kliknąć na gościa, tak. I teoretycznie można zobaczyć jego rybki. Proszę bardzo, tak to wygląda. W praktyce my tego powiększyć, możemy powiększyć, o. Mamy jaka ryba i zobaczcie, te okonie są niczego sobie. Po 30 centymetrów. Całkiem spoko sprawa. I tak każdą rybę możemy zrobić? Tak, no. Tak, weryfikujemy. Tak. Każda ryba jest. Każda ryba, zobaczcie, przepiękna sytuacja. O 20 cm brały udział. Tak. Ale tutaj gdzieś tu był chyba czwarty, nie? Trzeci, sprawdzimy. Też nie ma. Same okonie, ale w tuż rankingu padł boleń. Jako przyłup. Trzeba byłoby poszukać. Okoje mamy 24. 24. To na miejscu drugim będzie boleń. Boleń. Jest. No jest boleń. Zobaczymy tego bolenia. Zobaczcie, kto jest spoko. Można sobie zobaczyć teraz. To się działo wczoraj, a my sobie dzisiaj oglądamy. Możemy sobie zobaczyć, porównać, ile dokładnie ma ta rybka. Super, mega sprawa. I słuchajcie, jedna dyskwalifikacja była, bo no, kolega jeden no, chciał sprawdzić, nie? Czy ona tam tego wykryje. I jak to się skończyło? Zrobił dwa razy zdjęcia tej samej ryby, wrzucił na aplikację. Oczywiście była jakaś przestrzeń czasu, tam około 15 minut. Stawił jedno zdjęcie, akceptowane, drugie zdjęcie, system wykrył. Do widzenia. Do widzenia. Zbanowane jest konto. Takie były warunki. No jasne. I tak powinno być. Patrzcie, jakie jaja, nie? I to, jak żeśmy przychodzili, było full. Także te dzieciaki już mają wybrane, a co tam można wylosować? Różne gumy. Ja cię kręcę, ale patent. A tutaj zobaczcie pojedyncze. No ma mistrzostwo świata, nie? Dobrze, że ja jeszcze dziadkiem nie jestem, bo bym przyjechał z wnuczkami i by było... No, by było pozamiatane, oni by tutaj siedzieli. Nad tym pracuję, to jest deadfish, czyli taki jerk. Martwa ryba? Jerk wahadłówka, tak? Bo to jakby całe... niezależnie od tego, co z tym będziesz robił, będzie non-stop pracować, ze względu na kształt. Tak. Jak za szybko będziesz prowadził, wpadnie w taki ruch wirowy, ale przy szarpnięciach lekkich i zatrzymaniu
trzymania. Ja tam widzę magnes? Tak, tu jest magnes po to, żeby rozwiązywałem problem zahaczającej się kotwicy. Bo kotwica tutaj zalatuje za grzbiet. Aha. I niszczy przynętę, a jednocześnie nie spełnia swojej funkcji. Dokładnie. Więc no, jednak rozwiązaniem będzie magnes. Po prostu ona się układa idealnie, tu kotwiczka. Game changer. Pięknie, nie? Tak. To po prostu zmienia całą zabawę z tą przynętą. No i teraz już można rozpocząć odlewy i na następny sezon będzie. No ogólnie się spisuje, nawet jakby ona, wiadomo, przy rzucie, kiedy wisi przynęta, no nie ma, a przy silnym nawet machnięciu nie jest w stanie się przesunąć, więc rewelacja. Rozwiązuje to mój problem, tak? Jesteś pierwszą osobą, która zastosowała tego typu magnesy ogólnie? Nie. Ja pierwszy raz to widzę. Znaczy, w przynętach jakby produkują? Tak. Ale ludzie sami prywatnie już od dawna stosują magnesy w dużych przynętach, podwieszane systemiki. Tak, ale takie coś, co możesz kupić po prostu, tak, nie? No to bierzesz i kupujesz. To jest neodymowy magnes do kupienia na Allegro. No. Ale no, to rozwiązuje wiele problemów właśnie z tym, żeby się nie plątało i nie zahaczało niepotrzebnie. Ciekawostka, 24 gramy wolno tonące będzie na majowe szczupaki. Mniejsze przewidujesz też? No naciskają mi ludzie na to, żeby był mniejszy, więc jakaś 11, 10 pewnie powstanie. Coś takiego, około 12 gram. A propos zestawu na białoryb, nie? To zobacz, co on tu ma. Ma specjalnie dedykowane takie mici, pici pudełko, ja to aż otworzę. Zestaw na białoryb, zobaczcie, z haczykami. 2 cm. No. Główki wolframowe 0,3 grama i do tego haki 0,18. Ja pierniczę. Nawet na płoteczki takie po 15 cm, nie? No dobra, to może moja wędka do 3 gramów to jest za ciężka do tego? Jeśli zastosujesz plecionkę cieniutką, także pomiota. Tu też jest kołowrotek jakiś, nie? Lepiej brać na przykład 2000 z płytką szpulą, aniżeli tysiaka. Bo tysiak ma dosyć głęboko wtedy szpulę, szpuli wchodzi, a płaskie szpule i szerokie, lepsza jest lotność tej przynęty, nie? Freestyle, rockin' microphone. It's everyone with the freestyle. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim odwiedzającym, bo wykazali się zaufanie względem tego nowego projektu. Mam nadzieję, że to zaufanie utrzymamy, że uda się imprezę powtórzyć. Głosy są pozytywne, wystawcy wypowiadają się bardzo pozytywnie o imprezie, więc liczę na to, że ci, którzy nie odwiedzili nas dzisiaj, jak zobaczą to, co się działo, zdecydują się odwiedzić nas za rok. Dziękujemy i pozdrawiam.